Hej, cześć, siemanko wam wszystkim z tej strony Miki i witam was w nowej serii. Mianowicie jest to seria Zagrajmy na modach w Minecraft. Oj, sorry. I otóż tego moda zrobił mi pewien użytkownik, w sumie to tą paczkę modów zrobił mi użytkownik, którego link znajdziecie w opisie. Nazwę tych modów i paczkę do pobrania też znajdziecie w opisie. I mianowicie nie będę wam za bardzo tutaj objaśniał, o co tutaj chodzi, bo tak naprawdę ja też do końca nie wiem, o co tu chodzi. Wiem, że mamy coś takiego Gildie, czy tam Kingdom, Królestwo po prostu. Jak widzicie, jest tu pełno asasinów. Mamy tutaj zioma, który daje żarcie, kowala i w ogóle. Tutaj mamy chyba karczmarza. Tak mi się bynajmniej wydaje. Nie ogarniam jeszcze tego tak naprawdę do końca. Ale przez najbliższy czas zajmiemy się właśnie tą serią. Mody będą co jakiś czas, jakby to powiedzieć, aplaudowane, ponieważ ten użytkownik, który zrobił mi tą paczkę, on powiedział, że będzie mi tam co tydzień dogrywał jakieś nowe modyfikacje i w ogóle. Dobra, lecimy na wilka. Jaki groźny. Czy to tygrys jest? To chyba Tiger. Tiger Woods. Ale warczy na mnie ham. Dobra. Trzeba zbierać expa. Tutaj sobie zrobiłem, jak to się tam nazywało, już nie pamiętam, ja wam to powiem. Waypoint, o tak, waypointa sobie tam zrobiłem. Kurde, mam kaszel, jak sami słyszycie, jestem chory troszkę. No, to jest chyba niedźwiedź, też go zrobiłem. Ło, jaki groźny! Ło, stanął, ale leży. Jak widzicie, wcale nie będzie tak łatwo. I mam nadzieję, że nie będzie aż ta seria taka nudna, ponieważ zwykły Minecraft mi się strasznie nudzi. No, tak samo tutaj jest Guildmaster, czyli taki ziomek, z którym podpisaliśmy kontrakt. Mianowicie muszę zebrać chyba, jeszcze pamiętam, 40 albo 64 drewna. Chyba tak. I w zamian za to chyba dostanę golda, tak mi się wydaje, dlatego ja będę zbierał. Szkoda, że ten ziomek nie wygrał takiego właśnie moda, gdzie po prostu po jednym uderzeniem od razu drzewo się rozwala, no ale trudno, nie będę jakiś tam wybredny. Zrobił dla mnie i tak fajnego moda, fajną paczkę modów skleił i za to mu bardzo dziękuję. Dobra, kopiemy dalej, rąbiemy dalej drzewko. 64 chyba muszę zebrać i udać się tam do gildii. Otóż ta seria nie będzie chyba aż tak wrzucona systematycznie, ponieważ jak będę robił coś w niej takiego ciekawego albo coś w ten desen, to dopiero będę wrzucał odcinki, robił z tego odcinki, żeby po prostu nie było zbyt nudno. Dobra, exp. Jak sami widzicie, w lewym górnym rogu mamy dzień. O Jezu, znowu kurde jakiś kocurek. Widzicie, szybko można tutaj zginąć, dlatego lepiej mieć głoda cały czas na maksa. Ponieważ jest tutaj, jak widzicie, pełno zwierzyny. O, to mi jakiś ptaszek poleciał. Ja sobie właśnie gdzieś chciałbym się osiedlić, gdzieś niedaleko tego zamku. Tylko jak sami widzicie, trafiłem na front. No, zimowy. Jestem na Antarktydzie, czy gdzieś tam. Sobie zobaczcie. Wow, nie to. Czemu była mapa? X-em była mapa. Tak, jak sobie widzicie, wszędzie zima. Ja bym chciał gdzieś dalej pójść, gdzieś gdzie po prostu znajdę sobie plażę i w ogóle takie fajne rzeczy. Dobra, tutaj drzewo porąbaliśmy. Ile ma tego drzewa? Jest 20, jeszcze tyle rąbania. Dobra, to sobie zrąbiemy. No i zbiorę to drewno i pójdziemy sobie właśnie do tego ziomka, który dał mi, z którym podpisałem ten kontrakt. Tylko muszę uważać właśnie, żeby te wilki, czy tam kojoty, czy co to jest, mnie nie zażarło. I podobno i tryb normalny jest dość trudny, dlatego, że tak powiem, kazali mi grać na trybie łatwym, ale ja i tak gram na trybie normalnym. No. Dobra. Gdzie tu jeszcze jest drewno? Tutaj jest drewienko. O,
Sorki za takie przycinki, ale właśnie nagrywam tym programem Mirrorless Action i właśnie tylko on mi zacina co jakiś czas obraz. Nie wiem dlaczego. Farabs nie nagrywa. W tym programie mam więcej FPS-ów, ale zacina mi obraz. Nie wiem dlaczego. O, tak jak przed chwilą teraz. To jest takie strasznie, że tak powiem, słabe. To się, no ale cóż. Dobra, gdzie to jest jeszcze drzewo? Au. Dobra, pójdziemy na drugą stronę tego jeziorka, czy jak to tam mogę nazwać? O, nasiona wezmę. Otóż, wow, jest w tej modyfikacji tryb czegoś takiego, że ci asasini, których pokazywam wam na początku, oni mogą nas chronić i czy tam nam pomagać. Ale ja jakoś nie za bardzo jeszcze ogarniam ten tryb. Dlatego nie śpieszy mi się po prostu jakoś tak, żeby wynająć ich do pomocy, ponieważ ja mam 0 golda i w ogóle. Dobra, ile ja mam tego? Wow, mało. W sumie nawet nie wiem, czy ja... Co to jest? Wow. W sumie ja nawet nie wiem, czy ja dobrze zbieram, ponieważ mój angielski jest very, very easy. Dobra, zostawmy to coś. Kurde, sorki za ten kaszel. Chyba grypy się nałapałem, bo naprawdę boli mnie gardło. No ale cóż. Życie jest okrutne. Dobra. Jedziemy dalej. Coś słyszy jakieś niedźwiadka z lewej strony? Tak mi się bynajmniej wydawało. Okej, okay, nie wiem czy dźwięki tak dobrze słyszycie jak ja. Aczkolwiek wam troszkę zwiększę do 55. Żebyście coś co słyszeli. Dawaj miecho, kurciaku. Dobra, już wow, już zaraz będzie drugi exp. Drugi level. Papugę przydałby mi się złapać. Dobra, pozbieram sobie jeszcze tych bydlaczków. Chodź tutaj. O, wściekł się, ale trudno. Dobra. Ile mam? Mało, 40 coś. Tam widzę drzewka, tam się udamy. Jedziemy. Dobra, gdzie jest moja siekieren? Oczywiście w gildii, czy tam w zamku, nie wiem jakie mam to nazywać. Przyjrzmy, że to będzie gildia. Jest właśnie typek, który może nam zrobić łopatę żelazną, bądź mieczyk, bądź cokolwiek. Tylko za wszystko trzeba mieć golda. No jak sobie zobaczcie, fajnie wygląda ten zameczek, ich ta ich osada. To jest spoko. I właśnie chyba za wykonanie od nich misji oni będą się, jakby to powiedzieć, rozrastali, zwiększali, coś w tym stylu. No. Dobra. Okej. Okay. Tniemy dalej drzewo. Tylko żeby to nie było tak, że oni chcą jakieś drzewko typu, nie wiem, dębowe albo coś w tym stylu, bo tak to bym się chyba załamał. Dobra, ile mam? W sumie mało, jeszcze jedno drzewo zetniemy i idziemy do tego Guildmastera, wam pokażę co tam w ogóle jest. Oczywiście możemy pokój wynająć u nich wszystko, ale ja, że tak powiem, jestem takim bardziej taką osobą, gdzie wiecie, gdzie sama musi coś zrobić. I w ogóle, dobra, ile mamy? Dobra, powinno styknąć, a jak nie to w cymbał ich walniemy. Dobra, zjem sobie tylko jeszcze mięsko surowe. Surowa wołowina. No ale cóż. Nie stać mnie na chleb. Od nich za drodzy są. Kurde. Wybaczcie za mój głos i za mój, że tak powiem, kaszel. Dobra. Tutaj się wchodziło do tej gildii. Ja was trochę oprowadzę. Idziemy do góry. Tum. Idziemy jeszcze wyżej. Tak. Tutaj mamy, nie wiem, coś w stylu... Nie wiem, co to jest. To jest stół chyba. Idziemy do góry. Tam mamy biblioteczkę. Tak, i to jest nasz ziomek, który dał nam misję. Nie wiem, co to jest wood. Nie wiem, mój angielski jest słaby. Good heartic. No dobra. Nie mam pojęcia, później sobie tak obczaję dokładnie, o co tam chodzi. A, czekajcie. Pójdę jeszcze raz.
ponieważ jak już mówiłem wcześniej, jest tu paczka wielu modyfikacji. Mogę wynająć zioma? Nic nie mogę. Nic nie mogę. Za mało. Jak to za mało? No dobra, to się pucuj. To ja wtedy pójdę gdzieś dalej. To jest w ogóle piecyk. Sorry za mojego teksturpaka. Ale. W ogóle zastanawiam się, czy nie nagrywać tego w shaderach. Ponieważ shadery fajnie wyglądają. Jak widzicie, są tutaj różne pokoiki, skrzynki są puste. I już jest noc. Tak, dlatego lepiej przeczekać w tej osadzie. No i cóż, chyba dobiegliśmy do końca tego odcinka, ponieważ ten odcinek miał być takim prezentującym, co ja tutaj będę robił, co ja tutaj będę tworzył. Jeszcze oprowadzę was tutaj, bo w sumie, szczerze wam powiem, sam tutaj nie byłem. Ale naprawdę bardzo fajny zameczek. Pójdziemy tutaj może na wieżę. Zobaczymy, co tam jest. O ile można tam wejść. Ale chyba będzie można. Okej, wbijamy na samą górę. Po schodkach. I co, nie można wyżej? A można. Po drabince. Oj, sorry, zalaga. Czemu masz tutaj drzewo? Może pomogę wam je zrąbać, co? Nie obrazić się? Bo raczej wątpię, żeby one tutaj miały być. To wam pomogę je trochę. Spoko. Wow! Nie ma za co, co? Tak, możemy się umawiać z nimi na sparowanie. Gdzieś tutaj jest arena, tu jest chyba arena. Tylko musimy chyba im rzucić mieczyk. Tak mi się wydawało bynajmniej. No i dobrze, moi mili, to był odcinek pierwszy. Zagrajmy na modach. Nazwę modu praktycznie chyba już widzicie w nazwie, ponieważ na tą chwilę obecną ja się jakoś tak nie zapoznałem za bardzo z tą nazwą. Po prostu zrobił dla mnie ziomek paczkę, włączyłem, stwierdziłem, że mi się podoba, no i co? I zacząłem nagrywać. Tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co tutaj jeszcze można robić. No, także to był pierwszy odcinek Zagrajmy na modach. Linki wszystkie do paczek znajdziecie w opisie. Oraz użytkownika, który zrobił dla mnie tą paczkę. Zobaczycie tutaj, gdzieś powinno wam wyskoczyć teraz w oknie jego link do jego kanału. No i cóż, ja się z wami żegnam i zapraszam do oglądania dalszych odcinków z tej serii. I trzymajcie się wszyscy i pa pa!